1 i 3 września 1612 roku doszło do dwóch bitew na przedmieściach Moskwy, które były kluczowym momentem wojny polsko-rosyjskiej. Warto przypomnieć, że w 1612 polsko-litewska załogę od dwóch lat okupowała Moskw. Wojskami polsko-litewskimi dowodził Jan Karol Chodkiewicz. Po stronie Moskwy dowodzenie objął Dymitr Pożarski. 1 września Polacy bezskutecznie próbowali przerwać oblężenie Kremla, by wesprzeć stacjonującą tam załogę Mikołaja Strusia. Atak polskiej husarii początkowo przełamał szyki, jednak kontratak kozaków... Okazał się skuteczny. Jednocześnie porażką zakończył się wypad wojsk polsko-litewskich na tyły wojsk moskiewskich. 3 września Węgrzy zdobyli przyczółek na moście, jednak wąskie uliczki utrudniały przybycie wsparcia. Rosjanom udało się pokonać wojska polsko-litewskie, a pozbawiony wsparcia polski garnizon Kremla skapitulował 7 listopada 1612 roku.